Dzisiaj wtorek, a więc kolejny program o Helpzi. Dla przypomnienia, Helpzi to pierwsza platforma społecznościowo-dobroczynna, gdzie dawanie jest ważniejsze niż branie. Cała koncepcja Helpzi oparta jest na dwóch filarach. Z jednej strony na promowaniu pomocnych i wiarygodnych treści, a z drugiej strony na pomaganiu, wspieraniu organizacji dobroczynnych. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiali o organizacji dobroczynnej, która pomaga zwierzętom. Konrad Kwiatkowski, program o Helpzi. Zapraszam serdecznie. Konrad Kwiatkowski, założyciel i pomysłodawca startupu Helpzi.com, pierwszej internetowej platformy społecznościowo-dobroczynnej. Jest doświadczonym menedżerem. Przez ponad 16 lat pracował w międzynarodowych korporacjach, m.in. Orange i Amrest, gdzie z sukcesem wprowadzał nowe marki oraz umacniał ich pozycję w Polsce, m.in. Starbucks. Helpzi.com to pierwsza na świecie platforma społecznościowo-dobroczynna, która umożliwia pomaganie organizacjom pożytku publicznego nie poprzez bezpośrednie wpłaty, ale poprzez promowanie i dzielenie się użytecznymi i wiarygodnymi treściami. Ambasadorem platformy został dziennikarz i publicysta Szymon Hołownia. Platforma współpracuje z 11 kluczowymi organizacjami dobroczynnymi w Polsce. Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva, Akcja dla Zwierząt, jest dzisiaj naszym gościem. Czarku, witam Cię serdecznie. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu Helpzi. Dziękuję za zaproszenie. Powiedz może na początek, dlaczego spodobał Wam się program, czy tak naprawdę projekt Helpzi? Projekt jest nowatorski przede wszystkim. Nie ma takich portali, takich miejsc, które łączyłyby wyszukiwanie i podawanie wartościowych treści z pomaganiem. I myślę, że jest bardzo duża szansa, że projekt się powiedzie. Ludzie szukają w zalewie, w natłoku informacji zupełnie bezwartościowych. Szukają właśnie takich wartościowych treści i tutaj myślę, pomocy, że ten portal... szukają. Tak, szukają pomocy i ten portal im taką pomoc da. Co więcej, da im możliwość pomagania również. To w takim razie jakbyś mógł powiedzieć w dwóch punktach, dlaczego uwierzyliście, dlaczego zdecydowaliście się na współpracę z nami? My się zdecydowaliśmy, ponieważ Ty, Konradzie, jesteś osobą przekonywującą i masz też doświadczenie, które jest potrzebne do realizacji tak ogromnego projektu. No bo w dzisiejszych czasach też pomysł nie jest problemem, problemem jest zrealizowanie go. Tymczasem portal jest, działa i wygląda na to, że będzie się bardzo dynamicznie rozwijał, do czego mam nadzieję my również przyłożymy swoje ręce. Super, dziękuję Ci, Czarku. Naszym gościem jest Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva, Akcja dla Zwierząt. Na Helpzi postowanie jest bardzo proste. Klikasz w okienko posta i zaczynasz wpisywać. Jednym z filarów platformy Helpzi jest promowanie pomocnych i wiarygodnych treści. Pomóż nam zaznać obszar tematyczny, którego dotyczy Twój wpis. Na Helpzi stawiamy również na zdjęcia i filmy. Abyśmy byli w stanie lepiej odpowiadać na Twoje potrzeby, musimy rozróżniać, kiedy chcesz podzielić się czymś ciekawym ze społecznością Helpzi, a kiedy zadajesz pytanie. Na Helpzi dawanie jest ważniejsze niż branie, dlatego wszystkie aktywności podziel się nagradzamy 4 sercami. Aktywności zapytaj prowadzą nas do ciekawych dyskusji, dlatego nagradzamy je również 2 sercami. Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Dla przypomnienia, dzisiejszym gościem jest Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva, Akcja dla Zwierząt. Czarku, witam Cię ponownie po krótkiej przerwie. Czarku, powiedz, jak długo pracujesz w Fundacji Viva, Akcja dla Zwierząt? Pamiętam tę datę do dziś i chyba nigdy nie zapomnę. Od 15 listopada 2004 roku. Wcześniej działałem w różnych organizacjach jako wolontariusz, natomiast od tej daty już mam możliwość, żeby robić to, co kocham, na cały etat. I nadgodziny również poświęcać temu, w co najbardziej wierzę, czyli w ochronę zwierząt. 13 lat to kawał czasu. Powiedz w takim razie, z perspektywy tych 13 lat, albo może możesz też również odnieść się do bieżących wydarzeń, ale co jest jakby największym wyzwaniem Waszej codziennej pracy? Z czym się zmagacie? Tych wyzwań jest cała masa. Zmagamy się, jak wszyscy, nie tylko w organizacjach, ale w każdym przedsięwzięciu, oczywiście z pozyskiwaniem środków na działalność, bo to jest
To jest podstawa. Bez środków nie możemy pomagać zwierzętom, nie możemy przeprowadzać działań edukacyjnych, nie możemy interweniować w przypadkach znęcania nad zwierzętami, nie mamy czym nakarmić zwierząt, więc te środki są tutaj podstawą. Dlatego wierzymy i liczymy na projekt HelpZee oraz na użytkowników, bo tak naprawdę to oni będą te środki przekazywać. To prawda. Ale również pozostałe nasze bolączki to jak zawsze za mało osób, które działają w ramach organizacji, bo problemów dotyczących zwierząt jest tyle, że no, tak naprawdę jesteśmy każdą liczbę osób w stanie zagospodarować, a jak mamy ich za dużo, to wtedy bierzemy więcej akcji, więcej kampanii, więcej zwierząt obejmujemy opieką i znowu jest tych osób za mało. Mhm. No i oczywiście doba jest za krótka, to jest nasz kolejny problem, że nie da się czasu rozciągnąć. Nie tylko wam. A powiedz z tej perspektywy 13 lat, jesteś w stanie wskazać jedną rzecz, z której, wiem, że to trudno, ale z której jesteś najbardziej dumny i która przy zadaniu tego pytania od razu przyszła ci do głowy? Chyba nie ma takiej jednej rzeczy. Musiałbym wymienić ich kilka albo kilkanaście. Na pewno, jak zawsze pod koniec roku podsumowujemy działalność, to cieszą nas liczby zwierząt, które oddajemy do adopcji. Ponad 2000 zwierząt rocznie dzięki wolontariuszom fundacji trafia do nowych domów. Dużo większe liczby to są zwierzęta, którym udzielamy pomocy, które sterylizujemy po to, żeby zmniejszyć bezdomność zwierząt. Ale również kiedy patrzymy na liczbę akcji, które robimy, a to jest tak naprawdę, to powinna być podstawa działalności, czyli te akcje informacyjne, które zmieniają podejście ludzi, które uczą ich, jak w sposób etyczny i prawidłowy traktować zwierzęta. Mówią im o tym, jak wpływają nasze codzienne wybory na losy dziesiątek czy tysięcy zwierząt. Więc tutaj jest naprawdę bardzo wiele do zrobienia i bardzo wiele już osiągnęliśmy. Przed nami niestety jeszcze dosyć długa droga, ale mam nadzieję, że jeszcze za mojego życia doczekamy rewolucyjnych zmian. Robimy wszystko, żeby tak się stało. Trzymam kciuki. Natomiast wracając trochę do środków i wsparcia, które mam nadzieję dzięki naszym użytkownikom na HelpZee Fundacja Viva Akcja dla Zwierząt będzie mogła otrzymywać. Na pewno wszystkich interesuje, Czarku, co zrobicie z tymi środkami, które zostaną wygenerowane na HelpZee? Jakbyś mógł powiedzieć naszym użytkownikom, gdzie w pierwszej kolejności chciałbyś, żeby te środki wygenerowane na HelpZee trafiły? Myślę, że zostaną przeznaczone na dwie albo trzy rzeczy, na dwie albo trzy sfery. Takim jednym z naszych głównych działań to jest prowadzenie schroniska w Korabiewicach, które przejęliśmy kilka lat temu, gdzie z dnia na dzień pod naszą opiekę trafiło około 600 zwierząt. No, bardzo trudno było sobie z tym poradzić i tak naprawdę do dzisiaj jeszcze ta sytuacja sprzed kilku lat odbija się na naszej kondycji finansowej. Okay. Czyli tutaj w pierwszej kolejności, rozumiem? Na pewno, ale również to, o czym wspomniałem i powiedziałem, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, czyli akcje informacyjne, akcje edukacyjne, po to, żeby właśnie tej pracy potem było mniej, żeby tych zwierząt bezdomnych było mniej. To się da osiągnąć. To się da osiągnąć nawet angażując coraz mniejsze środki, tylko ludzie muszą wiedzieć, jak postępować. Muszą wiedzieć, żeby zwierzęta chipować, żeby je sterylizować i jeśli chcą mieć zwierzę w domu, żeby je adoptować. Więc na przykładzie bezdomności pokazałem, że zmiany w ludziach mogą tak naprawdę rozwiązać dany problem. Tu nie są potrzebne duże pieniądze, tylko ludzie muszą o tym wiedzieć i to jest nasza rola. Mam nadzieję, że tego typu wpisy będziecie jako Fundacja Viva Akcja dla Zwierząt zamieszczali na HelpZee, bo właśnie HelpZee jest o wartościowych, użytecznych, pomocnych treściach, które potem czynią i mogą czynić dobro dalej. Powiedz mi jedną rzecz, bo hasłem czy ideą przewodnią HelpZee jest, że dawanie jest ważniejsze niż branie. Jakbyś mógł teraz z naszymi widzami, ale też użytkownikami, którzy z pewnością oglądają nasz program, podzielić się informacją, czy tą pożyteczną, użyteczną treścią, coś im dać, co możesz im podarować dzisiaj? Myślę, że tak na szybko to byłaby to rada dotycząca właśnie adopcji zwierząt.
Bardzo mocno stawiamy na to, żeby adopcje były podejmowane, czy też w ogóle wchodzenie w posiadania zwierzęcia, żeby były podejmowane z pełną świadomością. Ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, jaki ogrom obowiązków na nich spadnie. Niektórzy się dziwią, że ja mogę w jakiś sposób zniechęcać do adopcji, ale ja nie zniechęcam do adopcji, ja tylko namawiam, i cała nasza fundacja i wolontariusze, do tego, żeby ktoś to żeby dobrze przemyślał, żeby sprawdził, czy ma czas, środki, warunki, chęć, czy wszyscy domownicy podzielają jego chęć właśnie opieki nad zwierzęciem, bo konsekwencje złych decyzji zawsze spadną na zwierzęta i spadną też na fundacje, które zajmują się ochroną zwierząt, więc tutaj znowu to myślenie i planowanie jest na pierwszym miejscu. Czarek, dziękuję Ci bardzo. Sądzę, że to jest bardzo dobra rada, informacja, coś pomocnego, co warto mieć z tyłu głowy, decydując się na adopcję psa, kota czy bądź innego zwierzęcia. Moim dzisiejszym gościem był Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva Akcja dla Zwierząt. Czarku, bardzo Ci dziękuję. I jeszcze raz dziękuję za to, że w nas uwierzyliście i wspieracie. My też dziękujemy za inicjatywę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, na sam koniec, jak zwykle, zapraszam Was serdecznie, żebyśmy wspólnie spojrzeli, co nowego wydarzyło się na HelpZee. Tym razem obszar, który będę Wam chciał pokazać, czy tak naprawdę już pokazujemy, to prace domowe. Wszystkich aktywności, czyli wszystkich wpisów w tym obszarze mamy 117, a obserwuję ten obszar już 51 osób i ta liczba rośnie. Dzisiaj chyba mamy wpis, czy tak naprawdę zapytanie bardziej dla mężczyzn, dla panów, bo ktoś pyta, jak nałożyć bejce, żeby uwydatnić uswojenie drewna. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Widzimy, że tutaj pojawiła się już odpowiedź. Jeśli chcecie wiedzieć, jak zrobić dobrą robotę z bejcowaniem, zapraszam na helpzee.com. do obszaru prace domowe. Michał Adamczyk zadał pytanie i mamy już na nią odpowiedź. Kolejnym obszarem, który pewnie jest tym razem bliżej serca kobiet, mamy obszar moda. I tutaj mamy pytanie, które jest bardzo na czasie, ponieważ Bianka Krajewska pyta, jak ubrać się do pracy w okresie letnim, tak żeby podczas jazdy komunikacją miejską, gdzie często nie ma klimatyzacji, nie dochodziło do przykrych sytuacji, czyli na przykład spocenia się i konieczności przesiadywania w tym ubraniu przez cały dzień. Mamy też już na jej pytanie kilka odpowiedzi. Jest tutaj między innymi informacja, że są specjalne miejsca, gdzie gaść inspiracji, jak się ubierać w lato, kobiety mogą znaleźć, ale tak jak zawsze, po więcej informacji zapraszam Was serdecznie do obszaru moda na platformie helpzee.com.